Dzisiaj pragnę zaprosić Was na niezwykłą podróż odkrywania wewnętrznego spokoju i harmonii poprzez poznawanie różnorodnych technik oddechowych. Oddech jest fundamentalnym elementem naszego istnienia, a świadome korzystanie z tej siły może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i jakość życia. Żyjemy w szybkim tempie, otoczeni codziennym stresem, napięciem i wieloma wyzwaniami. Jednak oddech daje nam niezwykłe narzędzie do łagodzenia tych doświadczeń i odzyskiwania równowagi. Przez wieki ludzie na całym świecie eksplorowali różne metody oddychania, które pomagają wyciszyć umysł, zrelaksować ciało i odkryć głęboki spokój. Przyjrzymy się dziesięciu wybranym technikom oddechowym, które możecie włączyć do waszej codziennej praktyki. Każda z tych technik ma swoje unikalne cechy i korzyści, a wybierzecie te, które najlepiej pasują do waszego stylu życia i potrzeb. Pragnę Was zachęcić do otwarcia umysłu i serca na tę podróż. Niezależnie od Waszych dotychczasowych doświadczeń z medytacją czy technikami oddechowymi, jestem przekonany, że każdy z Was może czerpać ogromne korzyści z tych praktyk. Będzie to czas, kiedy nauczymy się zatrzymywać się na chwilę, oddychać świadomie i kierować naszą uwagę na teraźniejszość. Technika pierwsza oddychanie zaciśniętymi ustami. Teraz zapoznamy się z techniką oddechową zwaną oddychaniem zaciśniętymi ustami. Ta technika ma na celu wprowadzenie spokoju i uspokojenie naszego umysłu poprzez kontrolę przepływu powietrza. W tym ćwiczeniu będziemy oddychać przez nos, zaciskając delikatnie nasze usta. Aby rozpocząć, proszę usiądźcie wygodnie na krześle z prostym, wyprostowanym kręgosłupem. Zamknijcie oczy i skoncentrujcie się na swoim oddechu. Weźcie głęboki wdech przez nos, wyczuwając powoli napływające powietrze. Teraz delikatnie zaciśnijcie usta. Tworząc wąski otwór dla wydechu. Wydychajcie powoli, ale równomiernie przez ten wąski otwór zaciśniętych ustęp skoncentrujcie się na odczuciu powietrza przepływającego przez wąski otwór i na odczuciu uwalniania napięcia przy każdym wydechu. Pamiętajcie, że oddychanie powinno być głębokie i płynne, ale nie forsowane. Wyobraźcie sobie, że przy każdym wydechu uwalniamy napięcie i stres, a przy każdym wdechu przyjmujemy spokój i równowagę. Starajcie się utrzymać równe tempo oddychania. Niezbyt szybkie ani zbyt wolne. Podczas wykonywania tej techniki zwracajcie uwagę na swoje ciało i umysł. Zauważajcie, jak się czujecie, jakie emocje pojawiają się w waszym wnętrzu. Możecie poczuć się coraz bardziej zrelaksowani i uspokojeni w miarę oddychania zaciśniętymi ustami. Praktykujcie tę technikę oddechową przez kilka minut, skupiając się wyłącznie na oddechu. Jeśli w jakimś momencie wasze myśli zaczynają błądzić, delikatnie przyprowadźcie swoją uwagę z powrotem do oddechu i skoncentrujcie się na jego rytmie. Kiedy będziecie gotowi, powoli otwórzcie oczy i poczujcie efekty tej techniki. Zauważcie, czy czujecie się bardziej spokojni, zrelaksowani i skoncentrowani. Technika druga oddychanie brzuchem. Teraz poznamy technikę, która nosi nazwę oddychanie brzuchem. Ta technika koncentruje się na głębokim, spokojnym oddechu, który wpływa na nasze ciało i umysł, przynosząc relaks i równowagę. Proszę, usiądźcie w wygodnej pozycji na krześle, z nogami ułożonymi na ziemi i kręgosłupem wyprostowanym. Rozluźnijcie ramiona i dłonie, pozwólcie ciału odpocząć. Zamknijcie oczy i skupcie się na oddechu. Teraz skierujcie swoją uwagę na brzuch. Głęboko wdychajcie powietrze przez nos, czując jak brzuch się unosi i wypełnia powietrzem. Wyobraźcie sobie, że powietrze napływa do waszego brzucha jak delikatny balon, rozszerzając się w miarę wdechu. Poczujcie, jak się rozpręża i wypełnia przestrzeń wokół niego. Następnie równomiernie i powoli wydychajcie przez usta, czując, jak brzuch się opada, gdy powietrze opuszcza wasze ciało. Wyobraźcie sobie, jak całe napięcie i stres opuszczają was wraz z wydechem. Skupcie się na odczuciu relaksu, kiedy wydychacie powietrze. Ważne jest, aby oddychać głęboko i spokojnie, kontrolując tempo i rytm oddechu. Wydychanie powinno być dłuższe niż wdech, aby pomóc w pełnym wypuszczeniu powietrza z płuc. Pamiętajcie, aby oddychać przez nos podczas wdechu i przez usta podczas wydechu. Starajcie się utrzymać równowagę między wdechem a wydechem, nie forsując oddechu. Skupcie się na odczuwaniu spokoju i głębokiego wewnętrznego relaksu, gdy oddychacie brzuchem. Praktykujcie tę technikę oddechową przez kilka minut, poświęcając swoją pełną uwagę na oddechu i odczuwając jego efekty. Jeśli myśli zaczynają błądzić, delikatnie przyprowadźcie swoją uwagę z powrotem do oddechu, skupiając się na rytmie i sensacji brzucha unoszącego się i opadającego. Kiedy będziecie gotowi, powoli otwórzcie oczy, pozostając w stanie relaksu i spokoju. Zauważcie, jak to uczucie wpływa na wasze ciało i umysł. Ta technika oddychania brzuchem może być wykorzystywana w różnych sytuacjach, gdy potrzebujecie uspokojenia i relaksu. Praktykujcie ją regularnie, zarówno podczas sesji medytacyjnych, jak i w codziennym życiu, aby budować świadomość oddechu i korzystać z jego korzystnych efektów. Technika trzecia: skupienie oddechu. Zapraszam do praktyki techniki skupienie oddechu. Przygotuj się, usiądź lub połóż w wygodnym miejscu. Przenieś swoją świadomość na oddechy. Nie próbując zmieniać sposobu, w jaki oddychasz. Następnie wykonaj kilka normalnych i głębokich oddechów naprzemiennie. Zwróć uwagę na różnicę między tymi dwoma rodzajami oddychania. Poczuj, jak twój brzuch rozszerza się podczas głębokich wdechów. Teraz skup swoją uwagę na głębokim oddychaniu przez kilka minut. Umieść jedną rękę pod pępkiem, utrzymując brzuch w stanie rozluźnienia. Zauważ, jak unosi się podczas wdechu i opada przy wydechu. Podczas każdego wydechu, wydychaj głośno, przekazując z siebie dźwięk wzdychania. Pozwól, aby oddech był naturalny i płynny. Teraz rozpocznij praktykę skupienia na oddechu, łącząc to głębokie oddychanie z wyobrażeniem i słowem lub frazą skupienia, które będą wspierać relaksację. Możesz sobie wyobrazić, że wdychane powietrze przynosi falę spokoju i wyciszenia w całym ciele. W myślach powiedz, wdycham spokój i ciszę. Następnie wyobraź sobie, że wydychane powietrze zmywa napięcie i niepokój. W tym momencie możesz powiedzieć sobie: Wydycham napięcie i niepokój. Kontynuuj tę praktykę przez kilka minut, skupiając się na oddechu, słowach i obrazach skupienia. Zauważ, jak wpływa to na Twoje ciało i umysł, przynosząc relaksację i spokój. Kiedy będziesz gotowy, powoli otwórz oczy, zachowując w sobie uczucie wewnętrznego spokoju i skupienia. Pamiętaj, że technika skupienia oddechu może być stosowana w różnych sytuacjach, kiedy potrzebujesz relaksu i odprężenia. Praktykuj ją regularnie, aby wzmacniać swoją zdolność do skupienia i czerpać korzyści z głębokiego oddychania. Technika czwarta oddech lwa. Oddech lwa to technika oddechowa pochodząca z jogi, która pomaga w odstresowaniu i skupieniu umysłu. Oto kroki, które możesz podjąć, aby nauczyć się tej techniki. Zacznij od znalezienia wygodnej pozycji siedzącej. Możesz siedzieć na podłodze, na macie do jogi, na krześle, gdziekolwiek czujesz się najbardziej komfortowo. Zamknij oczy i zacznij skupiać się na swoim oddechu. Oddychaj normalnie, nie próbuj kontrolować swojego oddechu, po prostu zauważ, jak wchodzi i wychodzi. Kiedy jesteś gotowy, otwórz oczy i spojrzyj w górę, jakbyś chciał spojrzeć na swoje brwi. Otwórz usta szeroko i wydłuż język, starając się dotknąć nim brody. Zacznij oddychać głęboko przez usta. Wydając przy tym dźwięk E.C.A.J., -y -y -y, jakbyś chciał parować lustro. Powtarzaj ten oddech kilka razy. Pamiętaj, że to jest Twoja praktyka. Jeśli czujesz dyskomfort, wróć do normalnego oddechu. Oddech lwa jest potężnym narzędziem, ale ważne jest, aby słuchać swojego ciała i praktykować tę technikę z szacunkiem dla swoich granic. Praktykowanie oddechu lwa może pomóc w odstresowaniu, skupieniu umysłu i poprawie ogólnego samopoczucia. Spróbuj dodać tę technikę do swojej codziennej rutyny i zobacz, jakie korzyści przyniesie ci ta praktyka. Technika piąta oddychanie naprzemiennymi nozdrzami. Oddychanie naprzemiennymi nozdrzami, znane również jako Nadi Shodhana pranayama w tradycyjnej jodze, to technika oddechowa, która pomaga w zrównoważeniu ciała i umysłu. Oto kroki, które możesz podjąć, aby nauczyć się tej techniki, zacznij od znalezienia wygodnej pozycji siedzącej. Możesz siedzieć na podłodze, na macie do jogi, na krześle, gdziekolwiek czujesz się najbardziej komfortowo. Podnieś prawą rękę do twarzy. Żegnij palec wskazujący i środkowy, pozostawiając kciuk serdeczny i mały palec wyprostowany. Zamknij prawe nozdrze kciukiem, a następnie głęboko wdychaj przez lewe nozdrze. Po pełnym wdechu zamknij lewe nozdrze serdecznym i małym palcem, a następnie otwórz prawe nozdrze i wydychaj powoli. Teraz, odwróć proces, wdychaj przez prawe nozdrze, zamknij je, a następnie wydychaj przez lewe nozdrze. Powtarzaj ten cykl oddechowy przez kilka minut. Staraj się, aby każdy wdech i wydech był równy czasowo. Po kilku minutach praktyki, pozwól swojemu oddechowi wrócić do normalnego rytmu i zauważ, jak czujesz się po praktyce oddychania naprzemiennymi nozdrzami. Technika szósta, równy oddech. Równy oddech, znany również jako samawrty w tradycyjnej jodze, to technika oddechowa, która pomaga w zrównoważeniu ciała i umysłu poprzez synchronizację długości wdechu i wydechu. Oto kroki, które możesz podjąć, aby nauczyć się tej techniki. Zacznij od znalezienia wygodnej pozycji siedzącej. Możesz siedzieć na podłodze, na macie do jogi, na krześle, gdziekolwiek czujesz się najbardziej komfortowo. Zamknij oczy i zacznij skupiać się na swoim oddechu. Oddychaj normalnie, nie próbuj kontrolować swojego oddechu, po prostu zauważ, jak wchodzi i wychodzi. Teraz zacznij powoli liczyć do czterech podczas każdego wdechu, a następnie powtórz tę samą liczbę podczas każdego wydechu. Celem jest utrzymanie tych dwóch faz oddechu równymi pod względem czasu. Powtarzaj ten cykl oddechowy przez kilka minut. Staraj się, aby każdy wdech i wydech był równy czasowo. Po kilku minutach praktyki, Pozwól swojemu oddechowi wrócić do normalnego rytmu i zauważ, jak czujesz się po praktyce równego oddechu. Technika siódma oddech rezonansowy. Oddech rezonansowy to technika oddechowa, która pomaga w zrównoważeniu ciała i umysłu poprzez synchronizację rytmu oddechu. Jest to technika często stosowana do redukcji stresu i poprawy samopoczucia. Oto kroki, które możesz podjąć, aby nauczyć się tej techniki. Zacznij od znalezienia wygodnej pozycji siedzącej. Możesz siedzieć na podłodze, na macie do jogi, na krześle, gdziekolwiek czujesz się najbardziej komfortowo. Zamknij oczy i zacznij skupiać się na swoim oddechu. Oddychaj normalnie, nie próbuj kontrolować swojego oddechu, po prostu zauważ, jak wchodzi i wychodzi. Teraz zacznij powoli liczyć do czterech podczas każdego wdechu, a następnie powtórz tę samą liczbę podczas każdego wydechu. Celem jest utrzymanie tych dwóch faz oddechu równymi pod względem czasu. Powtarzaj ten cykl oddechowy przez kilka minut. Staraj się, aby każdy wdech i wydech był równy czasowo. Po kilku minutach praktyki pozwól swojemu oddechowi wrócić do normalnego rytmu i zauważ, jak czujesz się po praktyce równego oddechu. Technika ósma. Oddech sitali. Oddech sitali, znany również jako chłodzący oddech, to technika oddechowa pochodząca z jogi, która pomaga w chłodzeniu ciała i umysłu. Oto kroki, które możesz podjąć, aby nauczyć się tej techniki. Zacznij od znalezienia wygodnej pozycji siedzącej. Możesz siedzieć na podłodze, na matie do jogi, na krześle, gdziekolwiek czujesz się najbardziej komfortowo. Zamknij oczy i zacznij skupiać się na swoim oddechu. Następnie uformuj usta w kształt o, jakbyś miał ssać słomkę. Wdychaj powoli przez usta, odczuwając chłodne powietrze przechodzące przez język i wypełniające płuca. Po pełnym wdechu zamknij usta i powoli wydychaj przez nos. Powtarzaj ten cykl oddechowy przez kilka minut. Staraj się, aby każdy wdech i wydech był spokojny i kontrolowany. Po kilku minutach praktyki pozwól swojemu oddechowi wrócić do normalnego rytmu i zauważ, jak czujesz się po praktyce oddechu sitali. Technika dziewiąta. Głębokie oddychanie. Głębokie oddychanie to podstawowa technika oddechowa, która pomaga w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia. Oto kroki, które możesz podjąć, aby nauczyć się tej techniki. Zacznij od znalezienia wygodnej pozycji siedzącej. Możesz siedzieć na podłodze, na macie do jogi, na krześle, gdziekolwiek czujesz się najbardziej komfortowo. Zamknij oczy i zacznij skupiać się na swoim oddechu. Oddychaj normalnie, nie próbuj kontrolować swojego oddechu, po prostu zauważ, jak wchodzi i wychodzi. Teraz, zacznij powoli wdychać przez nos, wypełniając swoje płuca powietrzem. Powinno to zająć około 5 sekund. Następnie, powoli, wydychaj przez usta, starając się, aby wydech trwał tyle samo czasu, co wdech. Powtarzaj ten cykl oddechowy przez kilka minut. Staraj się, aby każdy wdech i wydech był spokojny i kontrolowany. Po kilku minutach praktyki, pozwól swojemu oddechowi wrócić do normalnego rytmu i zauważ, jak czujesz się po praktyce głębokiego oddychania. Technika dziesiąta brzęczący oddech pszczoły. Brzęczący oddech pszczoły, znany również jako Bhramari Pranayama w tradycyjnej jodze, to technika oddechowa, która pomaga w redukcji stresu i poprawie koncentracji. Oto kroki, które możesz podjąć, aby nauczyć się tej techniki. Wybierz wygodną pozycję siedzącą. Możesz siedzieć na podłodze, na macie do jogi, na krześle, gdziekolwiek czujesz się najbardziej komfortowo. Zamknij oczy i rozluźnij twarz. Pozwól wszystkim mięśniom twarzy na pełne rozluźnienie. Umieść palce wskazujące na chrząstce, która częściowo zakrywa kanał słuchowy. Powinno to być miejsce, gdzie czujesz lekkie naciśnięcie, gdy zaciskasz ucho. Weź wdech i delikatnie wciśnij palce w chrząstkę podczas wydechu. Trzymając usta zamknięte, wydaj głośny brzęczący dźwięk, podobny do dźwięku pszczoły. Kontynuuj tę praktykę tak długo, jak jest to dla ciebie komfortowe. Pamiętaj, aby oddychać spokojnie i głęboko. Po zakończeniu praktyki. Pozwól swojemu oddechowi wrócić do normalnego rytmu i zauważ, jak czujesz się po praktyce brzęczącego oddechu pszczoły. Film współfinansowany przez Unię Europejską.